Kalnik Sulejów. To był Artur Golański. No to z dybą. Sergi na połów. Kurde, wytniemy tak, że było jedno za pierwszym. Bo mi tego nie wybaczy, Sergi. Sergi na połów. O, wiedziałem, że będzie takie pytanie. Połączę to jakby dwa aspekty. Najładniejsza i jedna tak jakby z ważniejszych, no to chyba Łukasza Wrońskiego na Radomsku. To taka z no, to bym chyba tą powiedział. To, no, Łukasz Wroński bym powiedział. Przemek Zdybojc. 17, 22. To chyba ten ostatni zryw, gdzie już, gdzie mieliśmy awans. No ale też jakby przełomowym momentem był ten mecz na AKS-ie, gdzie się dowiedzieliśmy, już w przerwie wiedzieliśmy, że Widzew stracił punkty i gdzieś tam po tym meczu wiedzieliśmy znowu jakby, że wszystko jest w naszych jakby rękach i nogach. Ale tak to jakby najlepiej będę wspominał, no tutaj mecz u siebie, ten ze zrywem, gdzie publika bardzo duża i ten awans i cała ta też feta, co tutaj się działo później, to chyba ten najmniejszy moment. Serhi na połów. Easy. Mateusz Szymon. No to Leon Odczenaszenko. Nie. Jarek Trzeboński. Ja też nie. Okej, Serhi na połów. Będzie ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Było nieskromny. Chociaż, kurczę, ciężko powiedzieć. No, może tak, najlepszym może teraz jakby okres to chyba bym powiedział, że Mati Szymorek. Nie? Gdzieś tam te bramki i tak dalej, taki swój prime miał. Ale tak, na przykład jeśli miałbym kogoś wyróżnić z młodzieżowców, że jakby kiedy go pierwszy raz gdzieś tam widziałem, a teraz, no to nadal chyba uważam, że Szymon Sarnik. To jest taka postać, że ciągle się rozwija, jest młody i jakby ten poziom jego cały czas, wiadomo, ma, jak to młodzieżowiec, ma różne momenty, ale chyba jego bym wskazał. Jutrzenka Drzewce 8-2. No najgorzej myślę, że to będzie ta Legia, no bo jednak nie często się przegrywa 6-0. Wiadomo, gdzie graliśmy i z kim, ale no jednak porażka 6-0 boli bardzo i gdzieś ten występ mój osobiście to taki był. Myślę, że no nie jestem z niego zadowolony. Kurczę, ciężko by tak samego siebie oceniać. No ten z Legionowiem myślę taki też to był chyba taki mój występ, jeśli mam określić osobiście, okraszony też bramką, to też dla mnie fajne. Z moim byłym klubem też, to myślę, że wskazałbym ten mecz. Bartek Bartosiak. Tych, na których wolałbym nie zagrać, chyba bym musiał kilka wymienić. Znaczy tak, grać nie grałem, ale na pewno Pelikanowicz, myślę, że to boisko na pewno by się... Żaden z nas by już nie chciał grać na takim. Myślę, że tak, ośrodek Legii, wiadomo, że też już tam śnieg i tak dalej, ale robi wrażenie. To będzie tak, Mateusz Szymorek, Bartłomiej Bartosiak, Mikołaj Grzelak. W którymś meczu Bociu nie miał opaski? Aj, no i Łukasz Wroński. No nie, no myślę, że Bartek, Wronka, pewnie mnie ktoś wymienił też. Pewnie się zdarzyło. Mówimy o tym, że gdzieś tam ci zawodnicy przed zbiórkami, w trakcie jesteśmy, a wiadomo, no jak trener wchodzi do szatni, no to już nikt nie, to już nikt nie mówi, chyba że trener chce, żeby ktoś coś powiedział. W tym roku ani raz. Chyba Pogoń Zduńska Wola. Taki mecz, gdzie zremisowaliśmy 2-2. Chyba chcielibyśmy go wygrać, bo też zupełnie, chociaż na koniec końców dobrze się jakby wszystko potoczyło, ale w czwartej lidze no to myślę, że ten mecz, a w 2000 no to na pewno Legia, no to oczywista sprawa.
Jarek Czyboński. Nie wiem, może bym Bocia wskazał? Chociaż nie, nie, może Golo. Myślę, że koło 12. 23, 25, 27, 30. Moje to już, no, prawie się pokryły z awansem. Więc raczej nie, bo to był jeden z najważniejszych mecz. To nie, nie. Kurde, ciężko mi tak, żeby jakieś mi mega zapadły w pamięć. Każdy są chyba huczni. Mikołaj Bociek. Tutaj w meczu. Akurat się śmieliśmy z tej sytuacji, bo tutaj był na trybunie w ogóle taki ten dziennikarz z Weszło. I on miał taki materiał, że mówi, no i to była chyba, Bociu wszedł jakoś, nie wiem, z dwie minuty wcześniej czy trzy. I ten, i on miał taki, siedział tutaj na VIP-ie i mówi, tu jeszcze, tak do kamery, mówi, tu jeszcze się coś wydarzy, jakaś kartka, coś by, o, czekajcie, czekajcie, jest chyba czerwona kartka dla Mikołaja Bocika. Raczej większość powinna to pamiętać, bo był śmieszny jakby moment. W sensie później, bo na meczu, no to pewnie nie. A chyba Jarek Trzeboński. Okej, już wiem. Jutrzenka Drzewce, Leon Odczynaszenko. Myślę, że teraz ta Łukasza Wrońskiego na pewno z Pelikanem, no ale to bym chyba powiedział ten bramkę, chyba Golo strzelił za KS-em. No, tam chyba wygraliśmy 1-0, a może jeszcze jedna chyba też taka z tą z duńską wolą i to też chyba Golo strzelił w okno w 90 na 2-2 bodajże. No to bym tak chyba te bramki. O, to jest dobre pytanie. Było ich kilku, no często Leon puszczał, ale to Leon to tam jeszcze dobre. Bociu to też jeszcze puszczał i też fajne. Natomiast Klaudiusz Krasa z jedną piosenką naprawdę przesadził. Może wam, jak go złapiecie, to wam opowie. Tytuł piosenki Baby Don't Cry. jest fatalna, że nie mogę jej po prostu słuchać. Total strzał, bo jakbym miał liczyć w głowie, to pewnie by to potrwało. Myślę, że około 12. No to powiem 17. 18. Ja myślę, że cały zespół. Nie będę nikogo wymieniał. No wiadomo, można wymieniać strzelców, bramek, nie wiem, Wronka, Bartek, Zdybo, asystentów, nie wiem, Golo i tak dalej. I obrońców, nie wiem, Mati, Leon na bramce, ale wydaje mi się, że jednak chyba ten zespół, bo myślę, że po meczu z Pogonią już większość nas skreślała, a jednak gdzieś tam my wierzyliśmy jako zespół, że da radę to zrobić. Przede wszystkim być zdrowy, dawać drużynie jak najwięcej. No i fajnie by było wprowadzić GKS na poziom centralny. Thank you.